Niech Pan Jezus będzie wywyższony. Poprzez tą usługę i poprzez ten czas chcemy zwrócić nasz wzrok, nasze umysły, myśli w stronę Bożego Słowa. Zechciejmy się jeszcze przez chwilkę pomodlić, aby nastroić się i przygotować swoje wnętrze. Ojcze, jesteśmy Ci tak bardzo wdzięczni za to, że dałeś nam to miejsce. Dziękujemy Ci za to, że w tym miejscu stoi kazalnica, że można dzisiaj głosić słowo w tym miejscu. Dziękuję Ci za braci i siostry, którzy zdecydowali się przyjść na to nabożeństwo. A tak, Panie, modlę się, abyś napełnił nas wszystkich duchem. Duchem poznania, duchem mądrości, abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, wzrastali w poznanie Jezusa Chrystusa. Aby nie brakło w żadnym sercu i umyśle dzisiaj tego poznania, które jest niezbędne, aby być bliżej Ciebie, aby jeszcze bliżej i lepiej Cię znać. Panie, pomóż nam dzisiaj to osiągnąć. Niech Twoja łaska nas napełni, niech Twoja łaska nas dzisiaj prowadzi, niech Twoje łaskawe, dobre ramię jest dzisiaj nad nami, abyśmy błędu nie czynili, ale abyśmy wprawdzie mogli zwiastować i słuchać Twojego Słowa. O to Cię prosimy i Tobie się oddajemy, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, cieszę się, że mogę stać w nowym miejscu, można powiedzieć, bo to jest nowe miejsce, w nowym wydaniu i zwiastować Boże Słowo. Ale muszę, zanim przejdziemy do tego tematu właściwego, a zarazem muszę powiedzieć, że jest nieco powiązany z tym, o czym to moje, można powiedzieć, zagajenie na początek, związane z tym, o czym będziemy mówić. Bo Księga Estery, jak już zdążyliśmy się nauczyć przez tych 5 rozdziałów, pokazuje nam, jak ten niewymieniony z imienia Bóg w Księdze Estery, bo nie ma tam słowa Bóg, o tym już zresztą powiedziałem wcześniej podczas poprzednich wykładów, że nigdzie nie pada słowo Bóg, nikt nie powołuje się na Pana Boga, nikt nie mówi Bóg mi pomógł, albo Pan jest ze mną, albo niech Ci Bóg błogosławi. Takie słowa w tej księdze nie padają. Niemniej jednak nie można pominąć tego faktu, że Pan Bóg porusza się po wszystkich tych rozdziałach. Jest jakby w centrum całej Księgi Estery. Kiedy patrzę, jak pięknie układają się wszystkie wydarzenia, aby biec do kulminacyjnego punktu, a później znowu pewne wydarzenia się dzieją poprzez następne rozdziały, tworząc historię Żydów w Medo-Persji, to muszę powiedzieć tak. Nie mogę zapomnieć o jednym wersecie, który cytuję praktycznie na każdym wykładzie z cyklu Księgi Estery. W Twoich rękach są moje losy. Moje losy są w Twoich rękach. Pamiętacie ten werset? I kiedy patrzę na zbór w Czechowicach, tutaj, jestem przecież tutaj już prawie rok, i patrzę na to miejsce i muszę powiedzieć tak, widzę pewne okoliczności, pewne wydarzenia, zdarzenia. Nie moglibyśmy osiągnąć tego, co osiągnęliśmy, gdyby Pan nam nie pomagał i nas nie wspierał. Gdyby On nie powiedział, tak chcę, aby to miejsce wyglądało tak, jak wygląda. Tak chcę, aby ludzie się tutaj zgromadzali. Tak chcę, aby odbył się tu chrzest. Aby wszystko było gotowe. Tak chcę. Nie mielibyśmy tego. Co więcej, patrzę oczyma wiary naprzód i muszę powiedzieć tak, znając Pana Boga, który nie czyni rzeczy nadaremno, nie marnuje czasu, energii, nas, ludzi, sił, muszę powiedzieć, że skoro pozwala nam to wszystko tutaj przygotować, to znaczy, ja w to mocno wierzę, że On ma dobre plany dla tego miejsca i przygotowuje to miejsce być może na to, aby przyprowadzić tu kogoś, kto właśnie w tym miejscu poprzez naszą wierną służbę i modlitwę usłyszy nie o tym, jak tu fajnie, jak piękną mamy wykładzinę, ściany i coś innego jeszcze, ale usłyszy o wspaniałym, pięknym Jezusie Chrystusie, który ratuje grzeszników, który umarł na krzyżu. Wierzę w to, ponieważ znam Pana Boga, który, kiedy stwarza pewną przestrzeń, daje pewne możliwości, to czyni to
jakby po tym mogę poznać, że po tym mogę widzieć jakby jego kolejne kroki. Na pewno on ma dla tego miejsca cel i plan. Na pewno nie jest tak, że pozwolił postawić tu te wszystkie krzesła, aby po prostu wyglądały bracia i siostry. Jestem tego pewien, że on w swoim odpowiednim czasie i oby nam dał poznać ten czas i wykorzystać teraz ten czas, aby modlić się, szukać go, wołać za tym miejscem w swój sposób, nie w kościelny, programowy jakiś sposób, ale swój sposób sprawi, że grzesznicy, których przyciągnie, przyprowadzi tutaj, znajdą drogę życia. Ja w to wierzę i naprawdę mocno, mocno się tego trzymam. Patrząc na to, co pozwala nam Pan osiągnąć, wierzę, że to nie jest nadaremno, że nie po to, abyśmy się sami tutaj jakoś dowartościowali, ale po to, żeby to miejsce służyło Jezusowi. Jestem tego pewien. Kochani, chcę w tym momencie już teraz przejść do Księgi Estery, 6 rozdziału i wspólnie z wami rozważyć ten rozdział. On jest taki bardzo wyjątkowy, ten 6 rozdział, i znajdujemy się w centrum Księgi Estery. Oto jest środek tej księgi. Ona zawiera dokładnie 10 rozdziałów, więc gdzieś tam pomiędzy 5 a 6 to jest ten przełom. Jesteśmy w środku. Przeczytajmy więc cały ten rozdział, aby znowu zarysować tło tego rozdziału, w jakim momencie jesteśmy pośród tych wydarzeń w Medo-Persji, w narodzie izraelskim. Tej nocy króla odbiegł sen, czytamy już w 1 wersecie. Rozkazał więc, by przyniesiono mu księgę kronik. I uwaga, to z pewnością nie była pierwsza ani druga księga kronik. Na pewno nie. To były kroniki królów medoperskich, może nawet babilońskich. To były kroniki. Tam zapisywano, co, jakie wydarzenia miały miejsce. Z pewnością nie czytał w tej księdze o królu Dawidzie i o innych królach. Nie przeczytał tutaj o Eliaszu, Elizeuszu. To nie ta historia. I teraz tak, czytamy pierwszy werset, by mu z niej czytano, a więc on usiadł i zaczęto czytać. W trakcie czytania natknięto się na zapis o tym, że Mordochaj złożył doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z oddziału odźwiernych, którzy próbowali dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Król przerwał czytanie. Co zrobiono dla Mordochaja? Zapytał. Aby go za to nagrodzić i wyróżnić. Myślę, że tutaj nastąpiła konsternacja wśród tych, którzy czytali tą księgę kronik przed królem. Bo być może nawet oni odpowiadali za te sprawy, aby zadbać o to, żeby ci, którzy są wierni i lojalni, byli nagradzani, a ci, którzy nie, byli karani. Niemniej jednak skonsternowani odpowiadają, nic dla niego nie zrobiono. Odpowiedzieli obecni przy nim młodzi słudzy. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? I tutaj rozpoczyna się pewna komedia. Muszę powiedzieć, że Księga Estery jest z jednej strony bardzo dramatyczną księgą. Tam różne rzeczy się dzieją, ważą się losy. Tak naprawdę, i to jest dobre słowo, żeby określić tę księgę, ważą się losy. Losy są rzucane. Losy nie tylko pojedynczej osoby, ale także całego narodu. Losy. I oto gdzieś pośród tej tragedii zaczyna się też dziać pewna komedia. Idzie dumny Haman na dziedziniec, aby coś czynić wedle swoich własnych zarozumiałych planów. I czytamy tak, że oto na dziedziniec, król zapytał, kto jest na dziedzińcu, a na dziedziniec zewnętrzny pałacu królewskiego wszedł właśnie Haman. Chciał od króla uzyskać zgodę na powieszenie Mordochaja na dopiero co ustawionej szubienicy. Pamiętacie, ona była bardzo, bardzo wysoka. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 50 łokci. 50 łokci na pół, bo łokieć to około pół metra. A więc 50 centymetrów to około 25 metrów, jeśli dobrze, jeszcze mnie gdzieś tam moja matematyka nie szwankuje. 25 metrów to prawie 9-8 pięter. To jest ciekawe.
taka szubienica, tak wysoka szubienica. Już o tym mówiłem na poprzednim wykładzie, jaka jest moje zrozumienie, dlaczego tak wysoka szubienica musiała powstać w tamtym miejscu. Nie będę wracał do tego tematu, mam na to pewną swoją, można powiedzieć, teorię zrozumienia. Niemniej jednak 25-metrowa szubienica powstała i oto przychodzi Haman, aby prosić o zgodę. Słudzy królewscy odpowiedzieli: przed chwilą na dziedzińcu pojawił się Haman, a król na to: niech wejdzie. Gdy Haman wszedł, król go zapytał: powiedz, co można by zrobić dla człowieka, którego król pragnąłby szczególnie wyróżnić? A kogoż to król pragnąłby wyróżnić bardziej niż mnie? Myśli sobie Haman, czytamy w tej księdze. I powiedział, i teraz muszę powiedzieć, że tu pewnie fantazja go naprawdę rozbudziła się w nim, tak wielka fantazja, i nawymyślał, co by tylko on by chciał otrzymać w tym momencie i czego mu jeszcze tylko brakuje. Jakaż komedia tu się dzieje, bracia i siostry, w tym momencie. A Bóg nad tym wszystkim czuwa i widzi, jakie jest serce tego człowieka, widzi stan narodu, widzi wszystko. I oto Haman powiedział: oto co można by uczynić dla człowieka, którego król pragnąłby wyróżnić. W wyobraźni widzi oczywiście siebie i mówi tak: można by wziąć szatę królewską, którą król miał na sobie, osiodłać rumaka, którego dosiadał król i na którego głowie umieszcza się herb królewski. Następnie ciągnął: można byś tę szatę i tego rumaka powierzyć któremuś z najznakomitszych książąt króla. I tu popełnił pewien błąd Haman, bo się sprowadził, można powiedzieć, do miejsca, w którym nie powinien być, bo wszyscy wiedzieli, że z tym najznakomitszym z książąt to jest on sam. Jest tu pewien lapsus słowny i być może wpuścił się, że tak powiem, w maliny w tym momencie. I dalej czytamy: odziać w nią człowieka, którego król chciałby wyróżnić, wsadzić go na rumaka, obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i wołać przed nim: tak postępuje się z człowiekiem, którego król pragnie wyróżnić. Wtedy król polecił Hamanowi: pośpiesz się więc, wejdź w szatę i rumaka i uczyń tak, jak powiedziałeś z Żydem Mordochajem, który zasiada w bramie królewskiej, nie pomiń żadnego ze swych słów. Haman wziął zatem szatę. No myślę, że to nie było tak bardzo chętnie, jak teraz to wypowiadam, ale w końcu wziął szatę i rumaka, przyodział Mordochaja, obwiózł go po placu miejskim, wołał przed nim: tak postępuje się z człowiekiem, którego król pragnie wyróżnić. Gdy już było po wszystkim, czytamy dalej, Mordochaj wrócił do bramy królewskiej, a Haman pośpieszył do domu przygnębiony z zasłoniętą twarzą. O wszystkim, co zaszło, odpowiedział swej żonie Zeresz i wszystkim swoim przyjaciołom. Wtedy jego mędrcy i jego żona Zeresz stwierdzili: jeśli Mordochaj, z którym zacząłeś przegrywać, jest z pochodzenia Żydem, nie zdołasz go pokonać. Owszem, sam przed nim całkowicie padniesz. Nim skończyli rozmowę, przybyli eunuchowie królewscy i śpiesznie zaprowadzili Hamana na ucztę przygotowaną przez Estery. Tak kończy się 6 rozdział Księgi Estery. Kochani, dwa słowa przypomnienia, a więc wracając do 5 i w zasadzie wcześniejszych rozdziałów, musimy sobie przypomnieć o tym, że głównym bohaterem Księgi Estery jest właśnie Estera. To jest dziewczyna, która ma nieco kiepską przeszłość. O tym zresztą mówiliśmy. No bo jak nazwać tą historię tej młodej dziewczyny, która straciła rodziców, która mieszka u kuzyna, która nigdy już nie zazna, co to znaczy ojcowska ręka, przytulenie mamy albo jakaś ciepła rozmowa z mamą na trudne tematy. Nigdy już nie doświadczy tego rodzinnego ciepła, mieszka jakby u kogoś obcego. Chociaż to rodzina, to jednak to już nie jest dom. To nie jest już mój dom. Mój dom, gdzie jest moja mama, gdzie jest mój tata, gdzie jest to ciepło. Ta dziewczyna mogła mieć naprawdę niskie poczucie wartości. To jest takie ludzkie i takie bliskie szczególnie dziewczynom. Kiedy pewne rzeczy dzieją się nie tak w rodzinie, w domu, w relacjach,
czy to z rodziną, czy to z przyjaciółmi, czy to z jakąś osobą bliską. Bardzo często, szczególnie dziewczyny, mają później różnego rodzaju takie komplikacje wewnętrzne, takie zadry, zranienia na lata. Ta dziewczyna, a więc Estera, mogła przeżywać różne rzeczy. I w pewnym momencie wciągnięta została w casting, który być może nawet nie chciała w nim brać udziału. Ale jak już wspominałem wcześniej na wykładach, poprzednich wykładach, że nie tylko ona została wciągnięta w tego rodzaju casting na królową w Medo-Persji. Miliony dziewcząt po całym tym ówczesnym, największym, starożytnym imperium, jakie kiedykolwiek miało miejsce, zostało wciągniętych w ten casting. I tak się złożyło, że oto Estera została królową. Ale muszę powiedzieć tutaj, wspominając o pewnych myślach, którymi się już tutaj próbowaliśmy podbudować, dla Boga nie liczy się, patrząc na to, co może zrobić z tobą, czego może dokonać w twoim życiu, jakie są jego zamysły i plany względem ciebie i jak jeszcze może ciebie użyć, bracie i siostro, kimkolwiek, no, cokolwiek przeżywasz i kimkolwiek jesteś, mówiąc o twojej przyszłości, dla Pana Boga nie jest to tak istotne, co się działo w przeszłości w kontekście tego, co może Pan Bóg z tobą i ze mną uczynić. Niemy może mówić, ślepy może widzieć, człowiek chromy może chodzić. Tak Pan patrzy na przeszłość i może uczynić zupełnie coś innego w życiu człowieka. Byłoby to tragiczne, gdyby człowiek, który nigdy nie widział od urodzenia, kiedy przychodzi do Boga, miał poczucie takie, że tak, Panie, Ty wszystko możesz uczynić, ale z tą moją ślepotą to na pewno nie. Dla Boga nie ma przeszkód dla ciebie w moim i w twoim życiu. Jeżeli On zamyślił, że jakiś człowiek będzie jego posłańcem i kaznodzieją, to chcę cię dzisiaj zapewnić, że nawet jeśli ten człowiek urodził się niemy, to zacznie mówić, bo tak Bóg postanowił. Nawet jeśli ten człowiek urodził się w taki sposób, to dla Boga nie ma przeszkód, absolutnie żadnych. Jeden z kaznodziejów, bardzo, bardzo poważanych, już lata temu żyjący, powiedział tak: jeśli Bóg chce, aby ptaki latały, to daje im skrzydła. I to jest mądre. Co Bóg zamyśla, to czyni. Abyśmy się zgadzali z Jego wolą. W życiu Estery Bóg postanowił ją wywyższyć do takiego miejsca, nieważne, jaką masz przeszłość, Estera. Moim planem jest cię tam zaprowadzić. Nieważne, być może masz bardzo niskie poczucie swojej własnej wartości. Przeszłość jest taka, jaka jest. Ale ja mam plan wobec twojego życia. Może to Estera gdzieś tam odbierała, może nie. Niemniej jednak to nie chodzi o to. Ja dzisiaj absolutnie nie głoszę i nie zwiastuję czegoś takiego, abyś poczuł się dowartościowany, albo abyśmy wszyscy się poczuli dowartościowani. Jakim to chrześcijaninem bym nie mógł być? Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi mi o to, aby podkreślić Boże możliwości i Jego wspaniałe plany względem człowieka. Jeśli ten tylko postanowi i odda życie Panu Jezusowi, to wszystko się zmieni. Wszystko się zmieni. Niezależnie od tego, jaka była twoja przeszłość, Bóg zainteresowany jest tym, aby dać ci nowe serce i nowego ducha, czyste, nowe życie, przebaczyć ci twoje winy. Znowu ktoś mądry powiedział, że nie ma tak naprawdę, chciałbym to mądrze powiedzieć i dobrze, jakby sugerując się tym, co powiedział, że dla Pana Boga jakby nie istnieje zbyt wielki grzech, zbyt wiele grzechów. Nigdy grzechy nie przewyższą łaski, która może być dana człowiekowi. Nigdy. I to jest niezwykłe. Kochanie, więc nie ma takich przeszkód w życiu człowieka w postaci złej przeszłości. Bóg nie ma względu na osobę, czytamy w Piśmie Świętym, ponieważ Bóg daje łaskę człowiekowi. Bóg nie jest jak jury.
Z nim tak się nie funkcjonuje. A ty i ja nie startujemy w castingu czy w konkursie piękności. Bóg daje łaskę i to jest Jego prawo, Jego porządek, Jego rzeczywistość. On daje łaskę człowiekowi. Zachwycało nas w ostatnim rozdziale to, że Estera miała niezwykłe wyczucie czasu. Wiedziała, kiedy i co powiedzieć w odpowiednim momencie. Pytaliśmy się wówczas na ostatnim wykładzie, Estera, skąd ty wiesz, skąd ty wiedziałaś tak naprawdę, co i kiedy powiedzieć. Pamiętacie, kiedy przychodzi król na ucztę, pyta się Estero, powiedz mi, co cię trapi, chcę dać ci aż połowę królestwa, powiedz mi, jakie jest twoje zapytanie. I ona wówczas wtedy nie odpowiada tak, jak król tego by sobie życzył, a więc nie prosi króla o to, o co powinna była poprosić, tylko prosi go na drugi piknik, jak to nazwaliśmy ostatnio. Czyli na ponowny piknik, no znowu na ucztę. Akurat to był taki czas, że był piknik, a później znowu był piknik, bo młodzież sobie uznała, że warto by było powtórzyć jeszcze raz. Więc to właśnie Estera zrobiła. Zapraszam cię, królu, ponownie na ucztę. Dlaczego to uczyniła? Dlaczego zamiast poprosić go już konkretnie, uczyniła to, co uczyniła? Odpowiedzieliśmy sobie wtedy. Pan Bóg potrzebował jeszcze jednego dnia, jeszcze jednej nocy. I to jest niezwykłe, że ta młoda dziewczyna potrafiła zrozumieć, odebrać, rozpoznać czas nawiedzenia. Kiedy Bóg chce działać, który to jest ten czas na działanie, postanowiła poczekać, dać jeszcze jedną noc i jeszcze jeden dzień. Dlaczego? Bo okazuje się, że właśnie tej nocy i tego dnia miało się wydarzyć coś, co zmieniło oblicze całego narodu. Nie wiem, jak skończyłaby się historia, gdyby Estera już na pierwszej uczcie zadała pytanie i wystosowała prośbę. Nie wiem. Ale czytając dalej szósty rozdział, a więc ten, który przeczytaliśmy, uważam, że to jest kulminacyjny moment. Punkt kulminacyjny. Skąd ty, Estero, wiedziałaś, że jeszcze musi być szósty rozdział twojej księgi? Skąd wiedziałaś? Post i modlitwa. 3 dni postu, kruszenia swojego serca, społeczności z Bogiem, modlitwy i złamanego serca z powodu sytuacji, w której się znalazł cały naród, spowodowało, że ta młoda dziewczyna przestała myśleć o sobie. Nie wiem, czy nawet kiedykolwiek myślała, ale tak dobitniej, tak głęboko zaczęła myśleć o Panu, o Jego woli, modlić się i w jakiś duchowy sposób rozpoznała ten czas. I kiedy wypowiadała słowa, wypowiadała je dokładnie tak, jak Bóg chciał. I oto mamy szósty rozdział. Kochani, powiedzieliśmy sobie jeszcze o tym, że ten rozdział piąty to najbardziej ewangelizacyjny rozdział, jaki w całej Księdze Estery możemy zobaczyć. Wyciągnięte berło. 3 dni umierania, żeby zyskać życie po 3 dniach. Łaska, która spotkała Esterę z wyciągniętym berłem. Powiedzieliśmy, że oto Bileam kiedyś prorokował o tym, że berło wzejdzie w Jakubie, mówiąc o Jezusie. Kochani, o tym wszystkim już sobie powiedzieliśmy i tak zastanawiam się na sam koniec tego wstępu do tego rozdziału, czy Pan Jezus, kiedy szedł na drodze do Emaus z uczniami, czy mówił o księdze Estery? Zastanawiam się. I powiem tak, że pewnie zaskoczyłoby mnie to, o czym Pan Jezus rozmawiał z uczniami, i jakich wersetów używał, żeby wskazywać na siebie w tych księgach. Kochani, przechodzimy już do 6 rozdziału Księgi Estery i muszę powiedzieć tak, oto zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, kiedy w miejsce śmierci wchodzi życie i odwrotnie. To jest ten moment, kiedy ci, którzy mieli umierać, ożywają, a ci, którzy mieli prosperować i żyć, tracą życie. 6 rozdział Księgi Estery zmienia rzeczywistość narodu, zmienia rzeczywistość, która wyglądała jak dolina suchych kości, zmienia tą rzeczywistość w urodzajne pole.
Tam, gdzie śmierć już prawie zbierała żniwo i ważyły się losy, przynajmniej na ten moment, chociaż jednego człowieka, tam okazuje się zupełnie zmiana. Ze śmierci do życia. Znam tylko jedną istotę, która potrafi ożywiać martwą ludzką naturę martwego człowieka, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Jest nim Pan Bóg, Bóg Wszechmogący. To Bóg uczynił tą wielką przemianę, o której czytamy w 6 rozdziale. Ale muszę tutaj wspomnieć o czymś, co jest bardzo wyjątkowe. Tak, to czas, w którym szubienica zamienia się w królewskie szaty. Przecież on miał iść na szubienicę, a oto zasiada na rumaku królewskim. Coś za zmiana. Czy to nie przypomina wam tego, co stało się z nami? Też wyrok śmierci? Każdy z nas. Ta duchowa szubienica, ta duchowa trumna, śmierć na wieki, każdemu z nas przecież zagrażała. I oto wielka zmiana. Załóż szaty królewskie, czysty bisior, bo uwierzyłeś w Jezusa. To jest wielka przemiana. Kochani, historia Żydów w Medopersji jednak, jak już zauważyliśmy, nie kończy się na 6 rozdziale. Przecież rozdziałów jest 10. Ponieważ życie z Bogiem to nie tylko 5 pierwszych rozdziałów Księgi Estery, kiedy mówimy o chodzeniu w dolinie śmierci, cienia śmierci. Ale życie z Bogiem to również sukcesy i wyżyny. Tak, to jest życie z Bogiem. Życie z Bogiem, kochani, to nie jest tylko chodzenie w cierpieniu, w smaganiu, w doświadczeniu. Nie, jak wiele z nas przecież doznawało czegoś takiego jak szczęście, radość, satysfakcja, sukces w służbie, wielkie, wspaniałe rzeczy, chrzest w niedzielę, który napawał radością cały zbór, sukcesy, z którymi się cieszymy i dziękujemy Bogu za nie. Tak, życie z Bogiem też jest pełne sukcesów. Ale na pewno nie jest tylko sukcesem, bo to by była Ewangelia, można powiedzieć, sukcesu. Ale tak nie jest. Smaganie, cierpienie, doświadczenia, ale również i wspaniałe, dobre, błogosławione, pełne radości rzeczy. Życie z Bogiem to dolina cienia śmierci, jak i niebiańska obietnica życia wiecznego. Życie z Bogiem to lekcje i nauki, ale również sukcesy duchowe i spektakularne, małe lub duże zwycięstwa w naszym życiu. Nie można robić z siebie samego takiej jakby ofiary, która nigdy już nie będzie żyć żadnymi sukcesami. Kochani, jest tam plakat na chyba jednym z ostatnich krzeseł na sali, plakat Festiwal Nadziei w Brennej w Ustroniu. Już po raz 5. Zbór w Ustroniu organizuje na środku miasta, na rynku w Ustroniu festiwal, gdzie będą świadectwa, koncerty. Wszystko będzie się skupiało na Jezusie Chrystusie. I mam ogromny przywilej, już po raz 5, stanąć na środku miasta, gdzie tak wielu ludzi przychodzi, turyści, przeróżni ludzie, tak wielu ich jest wtedy. I jasno i wyraźnie mówić o Jezusie Chrystusie, głosić Ewangelię. I powiem wam coś. Nastawiam się na sukces. Wierzę Ewangelii. Nastawiam się na to, że Pan Bóg będzie się poruszał w tamtym miejscu, będzie dotykał te serca, bo wierzę w to, że w ogóle Ewangelia i przesłanie Ewangelii to jest coś, co do dzisiaj zdobywa serca ludzi, przemienia ich raz na zawsze. Dlatego ja idę nie z taką myślą, że przegramy. Nie. Sam fakt zwiastowania na środku miasta Ewangelii już mnie napawa radością. To już jest zwycięstwo. To już jest coś, co powinno nas zachwycać i cieszyć się. Nastawiam się na to, że będę mógł oglądać sukces. Że choćby jedna osoba się nawróci, odda Panu Jezusowi swoje życie, i piekło już nie będzie więcej tej osoby rzeczywistością, ale będzie mógł ten człowiek zrzucić ciężar grzechu, pojednać się z Bogiem i raz na zawsze już należeć do Niego. Kochani, życie z Bogiem, tak, to zarówno Egipcjanie depczący po piętach,
ale również Filistyni uciekający przed nami. Tak, Biblia o tym mówi. Zarówno z tej perspektywy, jak i z tej. Życie z Bogiem to rzucający groźby Goliat. Tak, też takie rzeczy przeżywamy. Czasem olbrzym, który stanie i rzuca groźby w naszą stronę. Ale powiem wam coś. Życie z Bogiem to również jego ścięta głowa. To też jest życie z Bogiem. Kiedy w końcu ten Goliat runie i chwała dla Boga jest oddana. Życie z Bogiem, tak, to często choroba. Ale życie z Bogiem to również uzdrowienie. To też. Życie z Bogiem to nie jest tylko, można powiedzieć, nie da się tego ubrać tylko z jednej strony. To jest zarówno doświadczenie, jak i zwycięstwo. Ja w to mocno wierzę. Kochani, dlatego o tym mówię, dlatego że ten punkt kulminacyjny jakby składa w jedno miejsce właśnie te dwie perspektywy. Do 5 rozdziału. Dolina śmierci, cienia śmierci. Ludzie żegnali się z życiem. A oto 6 rozdział, później 7. Perspektywa się zmienia. Spektakularne zwycięstwo, spektakularny sukces Bożej opatrzności i woli nad tym narodem. Dlatego bądź dobrej myśli, bracie i siostro. Bądź dobrej myśli. Bo apostoł Paweł nawet w ogniu prześladowania właśnie to usłyszał z ust samego Pana Jezusa. Pawle, bądź dobrej myśli. Boży lud uczy się w opresji, ale również uczy się w sukcesach. Oni ten sukces przeżywają właśnie w 6-7 rozdziale Księgi Estery. Ale muszę powiedzieć o tym, bo muszę poczynić pewną wzmiankę odnośnie w ogóle sukcesów. Kochani, czy chcemy, czy nie chcemy, Pan Bóg da nam przeżywać różne sukcesy w życiu. Czasem zawodowe, często w rodzinie, w przeróżnych okolicznościach. Sukcesy, oczywiście mówię o tym, o Bożej opatrzności, łasce, o Bożym prowadzeniu, o tym, że będziesz mógł powiedzieć pewne świadectwo, o tym, że On coś uczynił w twoim życiu, to jest sukces duchowy. Ale wiecie co? Muszę powiedzieć, że sukcesy, na nie też trzeba uważać w życiu. I to bardzo, bardzo. Sukces bywa często jadowity i bardzo, bardzo trujący. Czy pamiętacie Piotra, który w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus zapytał, a wy za kogo mnie macie? Odpowiedział, ty jesteś Syn Boga Żywego. Ty jesteś Jezus, Syn Boga Żywego. Wtedy Pan Jezus powiedział do Piotra, Piotrze, błogosławiony jesteś, bo nie objawiły ci to ciało i krew, ale Ojciec ci to objawił. I apostoł Piotr mógł wtedy czuć sukces. On powiedział coś mądrego. Wszyscy milczeli. 11 nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Wahali się, nie wiedzieli co powiedzieć. On coś powiedział i to jeszcze się okazało, że to miało sens. A więc powiedział coś wyjątkowego, mądrego. Jeszcze Pan Jezus go pochwalił. Ale wiecie, mija chwila i ten sukces zamienia się w sromotną porażkę. Bo to kiedy Pan Jezus zaczyna mówić, już za niedługo zaczyna mówić, słuchajcie, idę do Jerozolimy. Tam zostanę wydane w ręce pogan. Oni mnie będą pluć, zbiczują mnie, ubiczują, sponiewierają, w końcu ukrzyżują, ale zmartwychwstanę po 3 dniach. I oto pełen sukcesu, jeszcze na kanwie swojego sukcesu i tych mądrych wywodów Piotr odpowiada, czy bierze Pana Jezusa na stronę i bierze go i mówi, słuchaj, to nie jest inspirująca mowa. Tak w Kościele się nie mówi. Tu powinieneś inspirować, a ty mówisz tutaj o rzeczach takich, że odchodzisz, że umrzesz i tak dalej. Panie Jezu, czytamy przecież w Nowym Testamencie, że począł go tam upominać. Tak wyraźnie jest napisane. Wtedy Pan Jezus mówi coś, co już nie jest sukcesem. I to sukcesem nie jest. Idź precz ode mnie, szatanie, bo myślisz o tym, co ziemskie, a nie o tym, co w górze. A więc, kochani, sukcesy
Więc kiedy rzeczywistość się zmienia i w jednym dniu z wielkiego doświadczenia przechodzimy w taki stan błogości, bo Pan coś nam uczynił, pilnujmy się, stojąc, jak mówi, ci, którzy stoją, niech baczą. Ci, którzy powstali na nogi z doświadczenia, z trudności, niech baczą na siebie. Bo przeciwnik tylko czeka właśnie na takie momenty, kiedy ten czas mobilizacji, trudu, doświadczenia nagle się zmieni w stan błogości. Nagle jakby czujność ustępuje i wtedy on zaczyna atakować. No to jest takie przemyślenie, które warte jest uwagi. Zauważcie, jest wiele takich świadectw, że po najlepszych kazaniach, najlepszych zwycięstwach duchowych, wiele kaznodziejów, misjonarzy, ewangelistów mówi o tym, że następowały wielkie upadki. Bardzo często jakieś upadki. Tak jakby ten sukces duchowy sprawił jakąś takie załamanie czujności i okazało się, że nagle ten ewangelista czy jakiś kaznodzieja gdzieś tam przeżywał jakiś upadek zaraz po tym. Kochani, a więc mamy ten punkt kulminacyjny w księdze Estery. I oto czytamy w 6 rozdziale, że tej nocy króla odbiegł sen. Zauważcie, 6 rozdział odkrywa nam, że dzieją się pewne rzeczy, na które ludzie nie mają wpływu do końca. Król nie może spać. Nie może spać. Haman na dziedzińcu pojawia się rano. Czytają o tym, że Mordochaja należałoby nagrodzić. To są wszystko okoliczności, które są niezwykle wyjątkowe. Wszystko jakby zbiega się w jeden moment. Dlaczego król nie mógł spać? Czy pojadł jakieś kiełbasy albo czegoś niestrawnego i nie mógł spać? Nie wiem. Niemniej jednak jestem pewien tego, że Bóg to czynił. Dlaczego? Bo gdyby król nie przeczytał w kronikach, że należałoby Mordochaja nagrodzić, to ja nie wiem, czy na 6 rozdziale Księga Estery by się nie zatrzymała i czytalibyśmy o totalnej zagładzie narodu żydowskiego. Więc król nie śpi tej nocy. Coś się dzieje w jego umyśle, wnętrzu, coś nie daje mu spokoju. Ja wiem, Pan Bóg go dotyka w tym momencie. Słuchaj, poczytaj. Coś wziął chyba najnudniejszą rzecz, jaką mógł wziąć na noc. Kroniki. Poczytajcie mi kroniki. To przypomina raczej zachowanie, które sprawia, że wydaje mi się, że ten król jednak chciał iść spać. Kroniki mi poczytajcie. Myślał, że zaśnie przy kronikach, bo to naprawdę nudne księgi. Okazuje się, że przeczytali, wyczytali o Mordochaju. Kochani, czy pamiętacie na pewnym wykładzie, jak na któryś z początkowych wykładów, jak mówiłem o tych niewdzięcznych chwilach w życiu, o tych chwilach, w których nikt nie powie dziękuję, nikt nie wynagrodzi, nikt nie poklepie po ramieniu i nie powie super, to zrobiłeś, jak fajną robotę wykonałeś, jak wspaniale się zaangażowałeś. Takich chwil jest całe mnóstwo w życiu. Mordochaj to przeżył w któryś początkowych rozdziałach. I wiecie co? Gdyby wtedy ktoś go zauważył i powiedział, wykryłeś spisek, chcemy cię nagrodzić, to znowu tutaj byłby problem. Bo okazuje się, że to, że nikt mu wcześniej nigdy nie podziękował i nie wynagrodził tego lojalnego czynu, sprawiło przełom w całym narodzie. Mordochaj mógł to przeżywać, tak jak wielokrotnie my to przeżywamy, niedocenieni, niezapłacone, niedocenieni, gdzieś tam coś zrobiliśmy, nikt tego nie zauważył i tak dalej. Mówiłem o tym na poprzednich wykładach. Patrzmy w górę, bo tam się zbiera skarb. Tam jest nagroda. Jeśli ci nikt nie podziękuje, jeśli nikt ci nie powie super służba, fajnie się zająłeś, jak wspaniale to zrobiłeś, wiedz, że tam kopiec się zbiera w niebie. Pan Jezus o tym mówił. Jeśli tutaj oczekujemy zapłaty, jeśli tutaj oczekujemy, że ktoś przyjdzie, powie fajne kazanie, fajna służba, fajne zaangażowanie, jesteś taki fajny, super w kościele, to przyjdę do Pana kiedyś. Nie mam ci co dać, Damian. Nie mam, boś ty wszystko wziął tam. Oczekiwałeś tutaj na to. Masz, to wszystko dostałeś już. Co ja ci mam dać? Ale jeśli będę na tyle pokorny, uniżony i będę potrafił oddawać Bogu chwałę,
ze wszystkich rzeczy, które czynię i nie oczekiwał na jakąkolwiek zapłatę, to mogę mieć pewność, że z tych niewdzięcznych chwil tam kiedyś Pan mnie rozliczy. Pan. I na to czekam. Na tą nagrodę w górze. Mordochaj nie rzucał się, nie szarpał, nie wołał, nie krzyczał. Skrzywdzono mnie. Cierpliwie czekał i opłaciło się. Bo tej nocy król wyczytał, że właśnie ten człowiek nie otrzymał nagrody. Kochani, co by było, gdyby? Co by było, gdyby? Znowu zadajmy sobie pytanie, choć w Bożym Królestwie nie powinniśmy sobie zadawać takich pytań. Co by było, gdyby Haman nie zbudował szubienicy? Co by było, gdyby żona i mędrcy jego nie podkusili go, żeby szubienicę postawił? Być może tego poranka nie zjawiłby się na dziedzińcu. Nie przywołany zostałby przez króla. Nie wypowiedziałby się, jakby to on chciał być doceniony. W końcu Mordochaj być może nie zostałby nagrodzony, a przynajmniej nie w taki sposób. Powiem wam o czymś, co widzę w tym rozdziale. Widzę w tym rozdziale to, że Bóg tak tutaj manewruje okolicznościami w życiu tych wszystkich ludzi, aby okazać ponadczasową, niezmienną prawdę, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Widzę to w tym rozdziale, że pycha, która dorastała do tej dojrzałości w pewnym momencie, właśnie w tym rozdziale, zostaje skorygowana, dotknięta przez Boga, a pokora, która wiernie trwała i trwała i trwała, zostaje w końcu nagrodzona. Bo tak to jest, że czytamy w pierwszym liście apostoła Piotra, 5 rozdziale, 5 wierszu, zresztą o tym mówi też i Jakub później. Może otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Piotra. On o tym wyraźnie mówi. Właśnie zestawia pokorę i pychę. 5:5, pierwszy rozdział apostoła listu Piotra. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem. Dlaczego? Bo tak fajniej, bo tak lepiej, bo tak miło, bo tak przyjemniej w zborze? Nie. Dlaczego? Mówi apostoł Piotr. Dlatego, że Bóg się pysznym przeciwstawia. Przeciwstawia się. Sprzeciwia się tym, którzy pysznie postępują, lecz pokornych darzy łaską. Pan Jezus kiedyś powiedział tak. Uczcie się ode mnie. Wyganiania demonów, uzdrawiania, głoszenia na stadionach? Czy tak powiedział Pan Jezus? Czynienia wielkich cudów? Uczcie się ode mnie chodzenia po wodzie? Nie mówił tak Pan Jezus. Wielu ludzi tego się próbuje uczyć od Pana Jezusa, zapominając, że Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Nawet uczniowie. Jest tylko jeden moment, kiedy uczniowie prosili Pana Jezusa o to, żeby ich czegoś nauczył. I to nie były. To nie było funkcjonowanie i rozprawianie się z demonami, uzdrawianie, czynienie cudów, chodzenie po wodzie i tak dalej, czynienie drzewa suchym i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, o co prosili uczniowie? Naucz nas, modlić się naucz nas. Jak mamy wiele do odrobienia, musimy się nauczyć modlić, uczyć się modlić. Czyż modlitwa, kiedy przychodzę przed Pana, taka pokorna modlitwa: Panie, naucz mnie modlić. Chcę się modlić tak, jak Ty chcesz, żebym się modlił. Czyż nie jest wspaniałą modlitwą pokory i uniżenia przed Panem? Owszem, mamy czynić te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, poza chodzeniem po wodzie i innych, bo po co to mamy czynić? Nie mam pojęcia, po co byśmy mieli to czynić. Jeśli by Pan powiedział, to chodźmy po wodzie, ale jest coś więcej do zrobienia. Jest coś więcej, jest wiele więcej rzeczy do nauczenia się, w których tak wiele nam brakuje. Pokora, cichość, modlitwa. Uczmy się tego od Pana.
Powodem upadku Hamana była pycha, bez dwóch zdań, i tutaj się wszyscy pewnie zgodzimy. Wiemy, jak on się zachowywał. Zpraszał wszystkich na swoje uczty i zaczynał się chwalić swoimi synami, swoimi zaszczytami, swoimi tytułami i tak dalej. Taki był Haman. Chwalił się wszystkim, czym mógł się chwalić, i wymyślał, co tylko mógł wymyślać, żeby się chwalić. Taki był Haman. Ale muszę wam powiedzieć, że jeśli mowa jest o pysze, pycha to jest coś, co Biblia nazywa potępieniem diabelskim. Kiedy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, znowu sobie otwórzmy, bo to jest bardzo wymowny fragment, to pycha w sercu, która jest tak bardzo dzisiaj na czasie, można powiedzieć, takie jest społeczeństwo, tacy jesteśmy my ludzie, pełni pychy, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy ku temu jeszcze narzędzia, aby takimi być. Chętnie wyświetlamy się gdzieś tam w internecie, w mediach, chętnie pokazujemy my jako ludzie swoją muskulaturę, swój ubiór, jak modni jesteśmy. Taki jest internet. Pycha serca i samolubstwo. Niemniej jednak apostoł Piotr nazywa to w ten sposób, może 6 rozdział, 3 rozdziału. Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby co się z nim nie stało? Aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. No, tam jest napisane, nie popadł w starszym tłumaczeniu w potępienie diabelskie. Kochani, tu jest mowa o ustanawianiu pewnych spraw w Kościele, służb. I okazuje się, że apostoł Paweł mówi, nie śpiesz się z tym tak szybko, aby jakiś człowiek został zaraz po nawróceniu starszym, a więc miał jakąś funkcję, został podniesiony do rangi starszego, a więc mógł pełnić służbę przywódczą w zborze. Dlaczego? Dlatego, że być może obrośnie w pychę. Pycha pojawi się w jego sercu. O, jestem zauważony, jestem taki ważny w zborze, tak bardzo znaczący. I wtedy ściągnie na siebie ten sam wyrok, co diabeł. Dlaczego? Bo właśnie w pychę wpadł diabeł. Czy pamiętacie, co jest napisane o tym, o diable, kiedy czytamy Księgę Ezechiela, 28 rozdział, 15-17 wiersz, czytamy o tym, że tam jest oczywiście mowa o królu Tyru. Wiadomo, że chodzi o diabła, o szatana. Jest tam napisane, że to jest, jeśli chcecie sobie otworzyć, Księga Ezechiela, 28 rozdział, 15-17, ja z pamięci powiem, tam jest napisane tak, że on chciał postawić swój tron na wysokości, wstąpić na wysokość. I tam jest dalej napisane, że on się wznosił w pychę, w zarozumiałość, diabeł, i w końcu wykryto w nim tą niegodziwość. Odkryto, zauważono, odkryto. To jest ciekawe słowo. Bardzo ciekawe słowo. Odkryto w nim tą niegodziwość. Pycha, choć jest bardzo widoczna, to jednak gdzieś tam się w wnętrzu kryje. Tak ciężko jest ją wydobyć z człowieka i sam ten człowiek jej czasem nie widzi. Pycha. A więc diabeł w ten sposób postąpił, dlatego został strącony, czyli Lucyfer został strącony, ponieważ wykryto u nim właśnie tę niegodziwość, pychę w sercu, zarozumiałość, i w ten sposób został strącony. I oto Haman poszedł w jego ślady. Poszedł w jego ślady. Czy zauważacie, czego życzył sobie Haman, kiedy król go zapytał, co by trzeba było zrobić, żeby wyróżnić jakiegoś człowieka? To są te same diabelskie słowa. Królewska szata, królewski rumak, może jeszcze królewską koronę. To samo diabelskie potępienie. Wstąpię na tron, zasiądę na tym samym tronie. Chcę być jak król. To samo potępienie diabelskie, którym odznaczał się, czyli diabeł, to samo i Haman. Pycha. Był przecież najznakomitszym księciem. Czegoż mu więcej brakowało? Właśnie, szaty królewskiej, rumaka królewskiego, może jeszcze jego tronu i innych jeszcze rzeczy. Niemniej jednak Pan to wszystko pięknie obrócił,
sprzeciwił się temu, który jest pyszny, a pokornemu dał łaskę. Kochani, na sam koniec, zmierzając do samego końca, mam kilka ciekawych faktów dla was, ponieważ podsumowując w zasadzie tę myśl o pysze, to nie pycha przyprowadza człowieka do Chrystusa. To pokora. Kiedy człowiek zgina swoje kolana i po raz pierwszy w życiu jest w stanie powiedzieć: nie jestem mądry, nie jestem dobry, nie jestem taki, jaki powinienem być, to jest pokora. I chyba to są jedyne drzwi, przez które jest w stanie człowiek przejść, aby przyjść do Jezusa Chrystusa. Uniżyć się przed Nim w pokorze. Bo fakt jest faktem, że pewnego dnia człowiek nie będzie musiał się uniżać i z własnej woli. Kiedyś staniemy wszyscy przed Panem i każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że On jest Panem. Ale tu na ziemi dzisiaj wszystkich Pan wzywa do pokory, do uniżenia się przed Nim, bo On jest Królem i jest Panem. Kochani, w końcu kobieta, która miała na imię Zeresz, była żoną Hamana, mówi w ten sposób: jeśli Mordochaj, z którym zacząłeś przegrywać, jest z pochodzenia Żydem, nie zdołasz go pokonać. Cóż za żona. Szkoda, że wcześniej mu o tym nie powiedziała. Już po fakcie mu doradza. No co za wspaniała rada. Człowiek ten już jest na przegranej pozycji. Przed chwilą oprowadzał Mordochaja po całym dziedzińcu, nic już pewnie z nim nie zrobi, bo król pewnie już ma pewne względy już w stronę Mordochaja. Spodobał mu się ten człowiek, jak go teraz poprosić o to, żeby ten człowiek, którego przed chwilką wywyższył, zawisnął na szubienicy. Haman przegrał. I oto przychodzi żona ze wspaniałą radą. Padniesz przed nim. Cóż za rada, cóż za słowo. Padniesz przed nim. Kochani, ale to było mądre słowo. I wierzę, że z inspiracji Bożego Ducha, dlatego że jest to pewna prawda. Jeżeli on jest z pochodzenia Żydem, nie zdołasz go pokonać. Owszem, sam przed nim całkowicie padniesz. Ona się z nim pożegnała już, można powiedzieć. Kochani, mowa tu jest o narodzie izraelskim. I muszę powiedzieć od razu tak, że ja nie jestem człowiekiem, który fascynuje się narodem izraelskim i Żydami tak bardzo. Zauważam pewne biblijne prawdy, widzę, lubię o tym nawet mówić, nie fascynują mnie, ale fascynuje mnie Pan Bóg, który jest prawowierny, wierny swojemu słowu i nad tym narodem ciągle okazuje łaskę. Ale nigdy, przenigdy nie chciałbym zamienić zboru w synagogę, zacząć świętować wszystkie święta, chodzić w jarmułce i tak dalej, jak w niektórych kościołach, zborach chrześcijańskich poprzewracały się priorytety i tak się dzieje. Uważam to za błędny kierunek, odbicie od prawdy. Nawet powiem więcej, apostoł Paweł mówi, że tacy odpadli od łaski, którzy na nowo do zakonu się zwracają, zamiast trwać w łasce Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj mamy naprawdę wiele rzeczy gdzieś tu dookoła. Różne rzeczy się dzieją, które sprawiają, że chrześcijanie, no jeszcze tylko brakuje, żeby zaczęli praktykować judaizm na dobre. Są takie miejsca, pewnie wy też również wiecie o takich miejscach. To nie jest dobry kierunek. Ale muszę powiedzieć, że prawda o tym, że Bóg błogosławi temu narodowi, jest absolutnie prawdziwa. Tak jest. Naród izraelski jest błogosławiony bez ustanku przez Pana Boga i to się nie zmienia. Kochani, nikt nie jest w stanie zwalczyć ten naród. Tak mówi żona Zeresz. Słuchaj, nie pokonasz go, bo on jest Żydem. Wielu próbowało i na przestrzeni lat historii wielu próbowało tego dokonać. Ale powiem wam tak, to jest jedyny naród, który odrodził się w jeden dzień, jak Biblia zresztą o tym wspominała. W jeden dzień narodził się naród. W 48 roku powstał na nowo naród Izraela. Cały Stary Testament, przynajmniej te księgi prorockie, mówią o tym, że tak się w końcu wydarzy. Ci, którzy czytają Biblię, doskonale wiedzą, że Bóg obiecał czy zapowiadał, że rozproszy ich po całej ziemi, ale ich przyprowadzi z powrotem. I to się wydarzyło. Okazuje się, że wystarczy około 70 lat za granicą
I nasi rodacy już nie wiedzą, że gdzieś tam mają korzenie polskie. Dam wam przykład. Oglądałem kiedyś pewien dokument i pewna młoda dziewczyna mówiła tak. Moja babcia, w Stanach Zjednoczonych mieszka ta młoda dziewczyna i mówiła, moja babcia pochodzi z Polski, gdzieś w Europie. Tak ona powiedziała. Babcia. Ona już się całkowicie nie czuje Polką, ta młoda dziewczyna. Moja babcia gdzieś tam w Europie. Ona nawet nie wie, gdzie Polska leży. 70 lat mówią niektórzy, że gdzieś wystarczy, żeby zatracić tożsamość. A ten naród prawie po 2000 lat wraca do ziemi i oni mówią tym samym językiem. Mają tożsamość swoją narodową. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg jest nad tym narodem. I On obiecał, że ten naród zbierze i to nie będzie naród, który nie będzie wiedział, kim jest, kim są, ale to będzie Izrael. Boży lud. Lud, który został wybrany. Są tacy, którzy, ja już słyszałem na własne uszy, mówią, że Izraelici, Żydzi nie muszą się nawracać, oni będą automatycznie zbawieni, bo są Żydami. To jest bzdura. Bzdura, bo gdyby tak było, to Pan Jezus by nie powiedział do Nikodema, musisz się narodzić na nowo, człowieku. Nieważne, kim jesteś. Jesteś Izraelitą? To co? Jesteś nauczycielem w Izraelu? Nieważne, musisz się narodzić na nowo. Kochani, niemniej jednak, Izrael jest bardzo błogosławiony narodem. Czy wiesz, że 90% owoców i kwiatów w Europie pochodzi właśnie z tamtego miejsca, z Izraela? A Izrael przecież to jedno z najbardziej suchych regionów świata na środku pustyni, można by powiedzieć. Ale Pan Bóg zapowiedział, że ten naród będzie jak ogród Eden. Czytamy w Księdze Izajasza. Czytamy w Księdze Izajasza, 27 rozdziale, 6 wierszu, że Izrael napełni świat owocami. Niesamowite. Kochani, jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie obszary pustynne się kurczą, to Izrael. Około 3,5 tysiąca hektarów obszarów pustynnych przekształconych w urodzajne doliny. W Księdze Amosa czytamy, że tam, gdzie były pustki, tam zakwitnie roślinność. Izrael posiada więcej wody pitnej niż potrzebuje. Około 6% wody jest używana ponownie. Wspaniała technologia do tego, żeby na nowo używać wody pitnej. Kiedyś Yasser Arafat powiedział tak, zepchniemy ten cały naród do Morza Śródziemnego i będziecie pić tą wodę. Oczywiście w nienawiści mówił wobec tego narodu. Czy wiecie, że około 50% wody pitnej pochodzi z Morza Śródziemnego? O człowieku, prorokowałeś nad tym narodem. Nie tyle zepchnął ich, bo nie zepchnął, ale Izrael nauczył się pobierać wodę z tej słonej wody. Mają jedną z najwspanialszych technologii wydobywania wody słodkiej z tego morza, który nie jest oczywiście zdatny do picia. Kochani, Izrael stał się ewenementem na skalę światową. Numer jeden pod wieloma względami. Gospodarka Izraela jest większa niż wszystkie gospodarki jego sąsiadów o 100 miliardów dolarów, przy czym Izrael jest 600 razy mniejszy od nich. To jest niezwykłe. Około 30% noblistów z tamtego narodu. Pierwsze programy antywirusowe. Lider technologiczny na 100 osób jest 122 komputerów. Największa proporcja na świecie. 99% populacji ma dostęp do internetu, największej ilości czasu spędzona na Facebooku i YouTubie. 98% ludzi ma konto na Facebooku. To jest lider. Wojna sześciodniowa. Wszystkie kraje arabskie otoczyły w jednej chwili. Izrael wygrał w 6 dni. Ten ledwo rodzący się naród pokonał wszystkich Hamanów, którzy się zebrali, aby zniszczyć ten naród. Mówi się, dzisiaj podawane są statystyki, jest to jedna z najpotężniejszych armii na świecie. Taki mały naród. Najbardziej wykształcony naród na świecie. Najlepszy wywiad na świecie, Mossad. To wszystko dzieje się dlatego, że Pan Bóg ma dla tego narodu plan. Że resztka z tego narodu przyjdzie do Jezusa. Zobaczą, kogo przebodli.
I tych faktów jest bardzo wiele. Przy innych wykładach mówię o nich bardzo, można powiedzieć, bardzo szczegółowo, wiele, wiele. Przy okazji właśnie tematu Doliny Suchych Kości, gdzie tak bardzo Pan Bóg zapowiada, co z tym narodem się będzie działo. I dzisiaj w zasadzie, kończąc ten wykład, chcę tylko powiedzieć tak. Nie ma co walczyć z tym narodem. Bo jeśli ktoś podniesie na niego rękę, to ta ręka zwróci się przeciwko niemu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział wyraźnie, że przeklinającym temu narodowi, ci, którzy przeklinają ten naród, będą przeklęci, a ci, którzy będą go błogosławić, będą błogosławieni. Tu nie chodzi o to, żeby fascynować się tym narodem, bo nie o to chodzi. My się chlubimy Chrystusem Jezusem, Panem i Zbawicielem. Ale patrzymy na Izrael i widzimy jego wierność, widzimy wierność Boga nad tym narodem, widzimy Jego słowa, które się realizują i widzimy nadchodzące przebudzenie w tym narodzie, o którym mówił apostoł Paweł. Kiedy pełnia pogan wejdzie do Królestwa Bożego, wtedy Izrael zacznie się nawracać. Ja na to patrzę i czekam z utęsknieniem, bo to oznacza powrót Pana Jezusa Chrystusa z powrotem po Kościół. Kochani, Haman nie odrobił tej lekcji, nie poczytał faktów o Izraelu, nie dowiedział się, jak to się dzieje z narodem żydowskim. Jego żona troszkę pogooglowała i dowiedziała się, że jeśli ktoś walczy z Izraelem, ten przegra. Ale Haman zajęty był sprawami innymi, obrastał w pychę, zamiast dowiedzieć się, wpisać gdzieś tam w wyszukiwarce, poszukać, jak Pan Bóg się troszczył o ten naród, jak nie pozwolił, aby kiedykolwiek ten naród wyginął, wtedy by wiedział ten człowiek, kim jest Bóg i kim jest lud Jego, który zamieszkał jako wygnaniec w Medopersji. Kochani, tym sposobem chciałbym zaprosić Was na kolejny wykład. Nie wiem, kiedy będzie, ale pewnie będę o tym mówił. Wtedy będziemy sięgać po 7 rozdział Księgi Estery, który odkrywa już tą wspaniałą ucztę, na której dokonał się ten wielki przełom, gdzie śmierć zamieniła się w życie całego narodu. Błogosławię Was, wdzięczny za to, że przyszliście dzisiaj i zechcieliście słuchać kolejnego rozdziału Księgi Estery. Niech Wam Bóg błogosławi. Amen.